Cześć, witajcie w materiale z Mario Golf Super Rush. Ta gra debiutuje dziś, kiedy publikuję ten materiał, więc w sumie możecie tego oglądać później. Premiera 25 czerwca. Na Nintendo Switch oczywiście to nowa odsłona serii, tej golfowej serii z Mario. Ale ostatnia odsłona ukazała się całkiem dawno temu, bo jeszcze na 3DS-ie. Więc trochę czasu minęło i no to nie była konsola stacjonarna, chociaż czy Switch jest taką tradycyjną konsolą stacjonarną? Troszkę tak. Chociaż akurat w tę grę najlepiej mi się grało i tak w trybie handheldowym. Co ciekawe, przygotowano też system sterowania ruchowego, trochę jak na Wii, czyli możecie sobie wziąć Switcha, jakby Switchem, wiecie, machać tak, jakbyście uderzali w piłkę kijem golfowym. Jest to ciekawe rozwiązanie, aczkolwiek nie powiem, że jednak wygodnie mi się grało normalnie za pomocą kontrolera przycisków w tradycyjny sposób. To jest gra, która w bardzo fajny sposób rozbudowuje, nie jakoś super mocno, ale rozbudowuje to, co było właśnie w tej poprzedniej części z 3DS-a, której dokładnego tytułu nie pamiętam, ale jest większa, jest bardziej różnorodna, siłą rzeczy większa w tym sensie, że mamy większe pola golfowe po prostu i niektóre z nich, takie na przykład jak to, które widzicie teraz, to są w ogóle takie otwarte, powiedzmy, mini światy, po których musimy jeszcze biegać dużo i nie ma w nich też często wyznaczonej kolejności dołków, które musimy zaliczyć, tylko po prostu sami sobie ustalamy, w jakiej kolejności to zrobimy, tak żeby zdążyć w określonym czasie zaliczyć wszystkie dołki. I tu nie ma znaczenia na przykład, czy trafimy... Bo wiecie, jeżeli nie znacie się w ogóle na golfie, ja też nie znałem i przyznam szczerze, że zasady golfa poznałem dzięki grom wideo, takim jak Golf Story chociażby, też ze Switcha fenomenalna gra, czy właśnie Mario Golf. To znaczy, że w klasycznym stylu, typie gry turniejowym wydaje mi się, że jest tak, że jest określona liczba uderzeń, na przykład 3 na dany dołek i jeżeli faktycznie wbijemy tą piłkę 3 uderzeniami, no to jest ok i mamy zaliczone. Jeżeli uderzymy 4, to już jest tak zwany bugi, czyli mamy jakby karę plus 1, bo za dużo uderzeń mieliśmy. Więc takie zasady też tutaj są, bo są tutaj klasyczne tryby gry, ale właśnie w tym trybie takim dowolnym, że tak powiem, Extreme Golf to się chyba nazywa, to nie ma to znaczenia, tylko po prostu musimy się wyrobić w określonym czasie, a nie w określonej liczbie uderzeń. Na wszystkich mapach są różne przeszkody, różnego rodzaju bardzo, które przeszkadzają. No przeszkadzają piłce przede wszystkim, bo czasem, oczywiście możemy podkręcać piłkę i to widzicie ten taki pasek po prawej stronie ekranu, jest podzielony na 3 części i możemy jakby w każdej z tych części wyznaczyć inne podkręcenie, na przykład w tej dolnej w lewo, w górnej w prawo, a w środkowej w górę i ta piłka faktycznie będzie skręcać, najpierw trochę w lewo, potem trochę w prawo, więc jest to, zupełnie nie jest to realistyczne, to podkręcanie piłek, ale tak zawsze było w tej serii i jakby pozwala to omijać różne przeszkody, jeżeli mamy skilla szczególnie, no bo mimo, że jest tutaj ten pasek nam pokazuje, tak, gdzie jest na przykład dołek i gdzie teoretycznie powinniśmy zatrzymać uderzenie, no to tu znaczenie ma na przykład czasem wiatr, czasem inna pogoda, czasem znaczenie ma nachylenie terenu, tak, no bo możemy sobie idealnie wyznaczyć tutaj na tym paseczku, że niby trafimy równo we flagę, czyli w dołek, ale no jest takie, a nie inne nachylenie terenu i piłka się po prostu stoczy w jedną albo w drugą stronę, więc to wszystko trzeba brać pod uwagę. Czy też na przykład jeżeli uderzamy wysoko i silnie, no to się więcej razy będzie odbijać ta piłka, więc to nie jest takie proste, jak się wydaje na początku szczególnie. I oczywiście mamy też różnorodne bardzo biomy, światy, gdzie tak zaczyna się gra bardzo zwyczajnie, bo mamy pierwszy świat zielono, typowe pola golfowe, potem jest pustynia, potem jest taki mroczny las, powiedzmy, w którym jest i zazwyczaj w tych nowych światach są jakieś nowe mechaniki, na przykład kiedy jest burza i gramy podczas burzy i zostaniemy trafieni piorunem, to potem bardzo niedokładnie zatrzymujemy ten pasek uderzania i po prostu mamy problemy z celnością, bo jesteśmy naelektryzowani i ten pasek celowania wtedy wygląda jakby był zgliczowany przez elektryczność, więc są to bardzo, bardzo ciekawe. Jest bardzo różnorodnie przede wszystkim, tak, to jest bardzo fajna rzecz. Mamy też tryb arenowego golfa, gdzie w ogóle kilku zawodników gra naraz i po prostu kto zaliczy więcej dołków w dowolnej kolejności. Sami sobie wybieramy, gdzie chcemy strzelać, ale no musimy, jeżeli ktoś wbije piłkę do danego dołka, to on już znika, tak? I musimy szybko iść do innego. I tu jest też bardzo dużo przeszkód w ogóle i też sobie nawzajem możemy przeszkadzać, tak? Bo jeżeli gramy z innymi zawodnikami, czy online, czy z botami,
to na przykład nasze super strzały, bo jest tutaj coś takiego jak super strzał, który może na przykład rozwalać skały, które nam blokują drogę, to nimi możemy też na przykład odrzucać wrogów, więc to są wszystko rzeczy, które należy mieć zawsze na uwadze. Ale właśnie to też pokazuje, że ta gra jest, no, stawia na fun przede wszystkim i mimo to ma też właśnie takie tryby, które są bardzo tradycyjne, tak? Możemy sobie wybrać mecz online, gdzie mamy bardzo tradycyjne zasady golfowe, jakkolwiek to by brzmiało, jeżeli chodzi o grę z Super Mario jednak. Ale możemy grać na poważnie, że tak powiem, albo zupełnie, zupełnie nie na poważnie. I też taką fajną nowością jest fakt, że często zdarzają się zawody, w których musimy po uderzeniu piłki, nie ma automatycznego po prostu przeniesienia nas w miejsce następnego uderzenia, tylko musimy tam iść, czy raczej biec samodzielnie. I to jest szczególnie ważne, kiedy jest gra na czas, bo wtedy naprawdę musimy się śpieszyć, ale mamy określony pasek staminy i nie możemy biec cały czas, więc musimy wybierać optymalną trasę biegu, używać dopalacza w dobrych momentach i nie dać się wyprzedzić przed przeciwnikami, bo też wszystko zależy od zasad, właśnie czy gramy na dołki, przede wszystkim na trafienia, czy na czas. Więc jest tu sporo fajnych rozwiązań właśnie. No i poza tym, że mamy te tryby, w których gramy postaciami ze świata Super Mario, to mamy też kampanię, w której gramy swoim Mi, czyli tym ludzikiem nintendowym, którego tworzymy dla naszego profilu Nintendo. I to jest takie troszeczkę fabularyzowane, że po prostu rozwijamy naszą karierę, właśnie trochę jak w Golf Story było. Zaczynamy tam w jakimś turnieju początkujących, ale to jest bardzo liniowa rzecz. Tylko tyle, że po prostu pomiędzy konkretnymi grami przechodzimy sobie tam od różnych budynków szkoleniowych, tam po takich małych miasteczkach golfowych sobie chodzimy. I to jest taki fajny w sumie smaczek i zawsze fajnie, że jest taka właśnie kampania, bo ona też stopniowo wprowadza te kolejne mechaniki, kolejne światy, kolejne ciekawe rozwiązania i możemy sobie na spokojnie to wszystko ogarnąć, zanim przejdziemy na przykład do zawodów ze znajomymi. Bardzo fajnie, że jest online w końcu i działa nawet sprawnie, chociaż przed premierą też trudno było to idealnie ocenić, aczkolwiek na pewno spędzę w online troszeczkę czasu, bo to jest po prostu bardzo przyjemna gra. Ja lubię te wszystkie sportowe gry z Mario. Tenis i golf to są te moje ulubione. Mam nadzieję, że kiedyś na Switchu może jeszcze zrobią coś z piłką nożną, bo tego dawno nie było. To też była całkiem fajna gra. Więc po prostu czysta frajda, tak? Jeżeli choć trochę interesuje was golf, to warto. No, a nawet jeżeli nie, to może po tym golf was zainteresuje w jakiś sposób. Dajcie znać, czy macie zamiar nabyć tę produkcję, czy gryjcie w inne odsłony serii. To by było na tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.